Witam, to Aristejo. W tym odcinku poszukamy winogron. Tu szybko. Tu coś widzę. Tu też. O, i tu. I tu. No, jeszcze pięć, więc... O, tu. Tu. Nie. A dziwne. Wydawałoby mi się. Tu. I tu widzę. No dobra, ale jeszcze mi brakuje. O. I tu. A to już garbot powiedziała. Dobrze, no na pewno mam już winogrona, które potrzebuję. O, mój cesarzu, mam wszystko, czego potrzebuję. Przygotuję miksturę, która przepędzi robactwo z pól. Mikstura na robactwo. Gąsienice nie zjedzą spryskanych tą miksturą roślin. Dzięki niej plony będą obfitsze. Okej. Okay. Czym by się teraz tu zająć? Dobra, a zobaczmy do zadań. O, nie ma żadnych pobocznych. To może bym się zajął tymi domami z gliny. Tym bardziej, że wszystko, co potrzebuję, posiadam. No dobra. Zbadaj. O, i ukończyłem rozdział. Tak. Wtedy zaatakowała nas Macedonia. Ich cesarz postanowił podbić nasze miasto. Zwyciężyliśmy. Ale... straciłem to, co najcenniejsze w moim życiu. W złości przekląłem mego Boga. Za co straszliwie mnie ukarał. Mój cesarzu, jestem cieślą. Wykonuję przedmioty z drewna. Potrzebny mi warsztat i piła tarczowa. Tak, doszło nam zadanie główne i tu musimy wznieść sklep cieśli. Brakuje nam tych cegieł glinianych. No, w zasadzie. Tak, z drewnem nie najlepiej stoimy. To może zacznę od drewna, a później zajmiemy się tymi cegłami. No, grzybki to też zawsze mile widziane. O. To też. I tu. I tu. I tu. To jest właśnie fajne w tej grze, że nie idziemy nigdy po jedną konkretną rzecz, tylko możemy rozwijać tak dosyć systematycznie całe nasze zasoby. O, i co jeszcze tu się skrywa? Tu nic, nic. Tutaj jest takie potencjalne, jeśli chodzi o patyki. Miejsce. O, tu? Nie. No, dwóch brakuje. Może tu.
Tu? Nie. Tu też nie. O, tu jest taki sobie wypadek. O, jest to, dobrze. Czasami trzeba bardzo dokładnie kliknąć dane miejsce. Ale teraz to ja już nie widzę. O, tu mrugło. Strasznie. No dobra, to idziemy te całe cegły. No może tu spróbujemy najpierw. Tak, tu jest cegła, tutaj mruga. O. Tu widać jest coś i tu. O, tu jest ukryte bardzo ładnie wysoko. Tu nic. O, tu jest. A to nie jest to. Tu jest, o i tu. Tutaj w głębi nie ma nic. O, tu jest. Dobra, a teraz jeszcze to zbadajmy. Ale nie. A tu. O, tu jest. Okej. No jeszcze trochę brakuje. O, tu jest. Tu. No to teraz mi trochę pomysłów przestało przychodzić. O, tutaj mrugło. No jeden brakuje, no. O, tu był. Była glina. Okej, teraz się wybierzemy tutaj. No, tu będzie lepiej, bo jest jaśniej. Lepiej widzę. Dostrzegam różnicę na gruncie. Tu jeszcze. Tak. Dobra, brakuje jeszcze trzech. Tu jest jedno. O, tu jest drugie. No i z ostatnim zawsze jest problem. Nie jest gdzieś tam w tle. O! Przypadkiem kliknąłem, glina była, widać. Dobrze. I teraz tak, co to ja chciałem? No dokładnie to właśnie. Sklep cieśli, zbadaj. Mój cesarzu, w innych krajach edukacja jest bardzo ważna. Zbudujmy szkołę i zacznijmy edukować naszych ludzi. No, bardzo dobry pomysł. O, może ktoś tutaj coś do mnie ma? Musimy znaleźć sposób na odstraszenie ptaków z naszego pola. Taka minigierka. Super. O, korzystając z różnych przedmiotów, zrób stracha na wróble. No to wiadomo, musimy najpierw pozbierać wszystko to, co nam się, że tak powiem, łapka na tym pojawi. Okej, okay. Lina, pata, to... O, tu jest dużo różnych rzeczy. O, tu jeszcze to. Dzwonek. O, ten dzwonek się składa z wielu części, więc trzeba będzie je wpierw znaleźć. Może to opuśćmy, bo za bardzo przesłaniało. O. O. Nóż? Okej. Okay. To będzie jakaś zagadka logiczna. Znaczy
sensie polegająca na łączeniu elementów, tych znaczy przedmiotów i wykorzystywaniu ich, ale no największy problem to coś, brakuje mi tutaj dwóch elementów tego dzwonka, ale to nie jest o tyle problem, że jeżeli na nie najadę, o właśnie, to łapka się pojawia, więc nie jest to aż taki wielki problem. Oj, ale tych przedmiotów zaczyna być trochę dużo i nie gwarantuję, że to jestem w stanie dosyć szybko poskładać. Gdzie jest ten brakujący dzwonek? Czy też element dzwonka? O! Jest, dobra. No ja myślę, że to już jest wszystko, bo... Dobra, co tu widzimy? Może coś z czymś się da połączyć? Dobra. Tu jest coś wykopane. Zobaczmy. O! No, to jest właśnie fajne, że podpowiada. Ale to ma tak być krzywo? No to przeważnie się do drzew mocowało. Widocznie to ma być z czymś jeszcze. Nie. Też nie. Aha. Może to. O, no właśnie. Dobra, może teraz lina. A jednak nie. Chyba, że tu któreś drzewo. Oj nie. Tak nic nie zrobimy. Też nic. Może nożyk? Nie. Koszula. O, ale widzę, że jeszcze jednej rzeczy nie podniosłem, bo tutaj właśnie leży. Kapelusz. Dobra, może kapelusz coś da? Nie. Kurczę, mam takie wrażenie, że może coś jeszcze nie podniosłem. A może nożyk na linie? Aha, wykrojona dynia. To trzeba było zrobić nożykiem. Dobra. O, jest, dobra. No, pasuwamy się do przodu. Może to? Jest, okej. Okay. Lina. Jest. Aha, a ja myślałem, że to między drzewami miało iść. No, to logiczne, nie? To też. I dzwonki. Jest, załatwione. Strach na wróble. Postawiliśmy stracha na wróble, teraz ptaki pozostawią nasze uprawy w spokoju, dzięki czemu zbierzemy więcej owoców i warzyw. Tak, i będziemy mieli do żywności bonus plus 5. Tak, co bym mógł teraz zrobić? O, jubilera tu mam, to można rozbudować. Kuźnia jest tak, o, sauna, szkoła. A co ty chcesz? Wyrocznie można rozbudować, ale to jest pieśń przyszłości, więc ja... Ja bym się teraz najchętniej wybrał tutaj. Trzeba uzupełnić troszkę surowców przed końcem tego odcinka. Tak. O. No i zaczyna mi brakować pomysłów. Tu jest takie podejrzane miejsce, tu jest tyle tych ciemnych zakamarków, że jestem w stanie uwierzyć, że tutaj coś leży. O, tu mruga. Tak przyjaźnie do mnie. Zawsze z tym ostatnim elementem jest problem. O, tu. Sprytnie. Tak, jeszcze w jedno miejsce bym się przeszedł. Może narzędzia. A może to, gliniane naczynia właśnie. To mi się zawsze fajnie zbierało. Pamiętam z poprzedniego odcinka. Tak.
Czy może jakiegoś wcześniejszego? Okej, okej. A, tu mi się myli, próbuję żywność zbierać, a tu niestety, ale glina jest. Znaczy, wyroby z gliny są naszym celem. O, ale tu się dosyć szybko zbiera. Nie jest to wielki problem. O. No ale tradycyjnie z tymi ostatnimi rzeczami zawsze są. O, tu jest. Tak. Tak, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, a w kolejnym... A w kolejnym spróbujemy coś tutaj pobudować. Trzymajcie się.